osiągając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu. Modlmy się. Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa. Pomóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Na Światowe Dni Młodzieży i każdy,
Podejmowany wysiłek współpracy wyznacza wyznanie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bo właśnie to wyznanie łączy nas, młodzież naszej diecezji kieleckiej, w jedną wielką rodzinę z młodzieżą całego świata. Światowe Dni Młodzieży to coś więcej niż sobotnie niedzielne spotkanie z Ojcem Świętym, ale to przede wszystkim wspólna szkoła wiary i świadectwa w myśl prawdy, że kto prawdziwie spotkał Chrystusa w swoim życiu, nie może go zatrzymać dla siebie, ale winien dzieje.